Szanowni Państwo, ogłaszam koniec przerwy. Kontynuujemy porządek naszego posiedzenia. Przechodzimy do punktu kolejnego. Podjęcie uchwały dotyczącej ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie miasta Braniewa. Proszę pana burmistrza o wytypowanie osoby sprawozdawczej. Dzień dobry Państwu. W dniu 14 stycznia 2019 roku wpłynęło od wojewody warmińsko-mazurskiego rozstrzygnięcie nadzorcze dotyczące uchwały nr 2/9/18 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 28 listopada 2018 roku w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie miasta Braniewa. W uzasadnieniu nadzór prawny wojewody zakwestionował w paragrafie 3 ustęp 1 w brzmieniu: punkt sprzedaży alkoholu do spożycia w miejscu, jak i poza miejscem sprzedaży, nie może być usytuowany w odległości nie mniejszej niż 15 metrów od placówek oświatowo-wychowawczych, szkół, internatów, obiektu kultury religijnego, kościołów, kaplic. Z powyższej normy, z uwagi na zastosowanie podwójnego zaprzeczenia, wynika, że punkt sprzedaży alkoholu może być usytuowany od tak zwanych miejsc chronionych tylko w odległości mniejszej niż 15 metrów. Zgodnie z informacją prawną Urzędu Miasta Braniewa z dnia 16 stycznia 2019 roku, po uwzględnieniu punktów 1.4 informacji, celowe jest podjęcie nowej uchwały. Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez dowódcę garnizonu w Braniewie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo Radni, uchwała jest dla nas znana, była jakiś czas temu procedowana przez komisje problemowe, zarówno przez Komisję Spraw Społecznych, jak i Komisję Bezpieczeństwa i Przestrzegania Prawa. Na tamten czas pozytywnie została ta uchwała zaopiniowana, natomiast chciałbym dzisiaj poprosić o opinię panią przewodniczącą Komisji Spraw Społecznych. Opinia komisji jest pozytywna. Otwieram dyskusję. Pan mecenas się zgłasza. Proszę o uzasadnienie, ewentualnie o opinię ze swojej strony. Krótka uwaga tylko. Chodzi o to, że myśmy nie zmieniali tej opinii uchylonej. Ja zaproponowałem od razu uchylenie tych dwóch uchwał i zaproponowałem nową uchwałę w brzmieniu, którą Państwo otrzymaliście, i do tego czasu obowiązują oczywiście przepisy tych, dopóki to nie zostanie uchylone. Także tak technicznie to zostało. Dziękuję panie mecenasie. Szanowni Państwo, przechodzimy więc do przegłosowania projektu uchwały. Kto jest za podjęciem uchwały dotyczącej ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie miasta Braniewa? Proszę o podniesienie ręki i przyciśnięcie stosownego przycisku. Uchwała przyjęta jednomyślnie 14 głosami za. Punkt 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości stawki tej opłaty. Poproszę pana burmistrza o wytypowanie osoby sprawozdawczej. Witam ponownie. Jeżeli chodzi o opłatę śmieciową, propozycja, która została wstrzymana i nie podjęta uchwała, zmieniająca stawkę z 14 zł na 22 zł, była to bardzo wysoka podwyżka. Zostało nam to zlecone na Wydziale Finansowym, przeanalizowanie z jakiego tytułu, i po analizie finansowej, po rozstrzygnięciu wszystkich przetargów, które już były wtedy znane, po wyjęciu z kosztów, które się składały na opłatę śmieciową, pewnych elementów, które nie powinny tam się znaleźć,
Kwota ta według tych wyliczeń, na tej zasady wyliczenia opłaty śmieciowej wyniosła na dzień dzisiejszy 16,50 i to jest propozycja ze strony Zarządu Miasta Braniewa. 16,50 i 7,50 dla segregowanych, a 8,50 zł jest tutaj tylko podwyżki i 16,50 dla niesegregowanych. W opłacie śmieciowej znajduje się w tej chwili przede wszystkim koszt Zakładu Utylizacji Odpadów i tutaj, proszę Państwa, niestety podwyżka musiała być, jest uzasadniona o te 2,50, jeżeli chodzi o śmieci zmieszane, ponieważ od 2014 roku nie była podnoszona ta opłata, a jak wiemy, śmieci wzrosły, koszt utylizacji tych śmieci wzrósł o 50%. Tylko na dzień dzisiejszy już wszyscy wiemy mniej więcej, w jakiej ilości te odpady są wywożone z miasta i jaki jest mniej więcej koszt. Dlatego łatwo tak dojść do mniej więcej do przybliżonej prognostycznej ceny opłaty za śmieci. I uważam, że ta propozycja zamiast 8 zł 2,50 jest do przyjęcia. Dziękuję. Dziękuję. Otwieram dyskusję. Czy są jakieś pytania do projektu uchwały? Pan radny Krzywiec, proszę. Ja chciałem tylko nadmienić, że były różne propozycje odnośnie stawek, które proponowaliśmy na komisji gospodarczej. Jednakże w tak krótkim okresie czasu w tej chwili nie możemy przeanalizować wszystkich możliwych ocen tej sytuacji i dlatego pozytywnie również jesteśmy za tym, żeby te stawki były zaopiniowane pozytywnie i żebyśmy zagłosowali za przyjęcie tych stawek. Dziękuję. Dziękuję, panie radny. Czy są jeszcze jakieś zapytania? Nie widzę. Tak, wiem, o czym chcę pan powiedzieć chyba, nie? Przepraszam, oddaję głos panu radnemu Frąckiewiczowi. Ciekawa historia, jeżeli pan wie, o czym chcę powiedzieć. Ja chciałem uzupełnić może wypowiedź kolegi, bo akurat byłem na posiedzeniu Komisji Polityki Gospodarczej i chcę powiedzieć, że komisja rzeczywiście nad tematem się pochyliła i tu w tym miejscu chcę powiedzieć, że dyskusja była bardzo merytoryczna i propozycje przedstawione przez kolegów są do rozważenia i jakby działania, które będą prowadzone przez pana burmistrza, mają zminimalizować koszty obciążające mieszkańców Braniewa i z tego miejsca również składam taką deklarację, że na pewno zrobimy wszystko, żeby nie podwyższać tej stawki, a jednocześnie, żeby była ta stawka akceptowalna przez mieszkańców naszego miasta. Dziękuję. Dziękuję. Panie radny, moja telepatia nie zadziałała. Myślałem, że chce mnie tutaj pan troszeczkę z racji swojego doświadczenia naprostować, że troszkę nie po kolei, że tak powiem, przedstawiłem tutaj kwestię tego projektu, bo nie poprosiłem o opinię Komisji Polityki Gospodarczej pana przewodniczącego, czyli teraz to czynię. Bardzo proszę o opinię. Komisja Polityki Gospodarczej pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Dziękuję serdecznie. Szanowni Państwo, w takim układzie przejdźmy do głosowania. Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości stawki tej opłaty? Proszę o podniesienie ręki i przyciśnięcie właściwego przycisku. Dziękuję. Jednomyślnie 14 głosami za pozytywnie przegłosowaliśmy uchwałę. Punkt 11. Podjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników w wyborach uzupełniających do Sądu Okręgowego w Elblągu na kadencję 2016-2019. Szanowni Państwo, wpłynęło pismo prezesa Sądu Okręgowego w Elblągu. W związku z niewystarczającą liczbą ławników w stosunku do potrzeb Sądu Okręgu Elbląskiego na kadencję 2016-2019, działając na podstawie artykułu 168 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku, prawo o ustroju sądów powszechnych, to jest dziennik ustaw z 2018 roku, pozycja 23 z późniejszymi zmianami, zwracam się z prośbą o dokonanie w terminie do dnia
28 lutego 2019 roku uzupełniających wyborów ławników sądowych w liczbie ustalonej uchwałą nr 307/2018 z dnia 28 grudnia 2018 roku Kolegium Sądu Okręgowego w Elblągu na podstawie artykułu 161 paragraf 1 wyżej wskazanej ustawy, to jest do Sądu Okręgowego w Elblągu nr 5. Prezes Okręgowego Sądu w Elblągu. Szanowni Państwo, propozycja Pana Prezesa jest o wytypowaniu pięciu osób co do zespołu, jeżeli chodzi o Państwa radnych, o nas radnych. Natomiast propozycja moja, chyba że ktoś będzie miał inną koncepcję, jest taka, żebyśmy przegłosowali ilość osób, jeżeli chodzi o trzy. Czy poprzez aklamację Państwo się ze mną zgodzą? Dziękuję. W takim układzie, drodzy Państwo, proponuję również, abyśmy z każdego klubu radnych wytypowali po jednej osobie. Słucham propozycji. Proszę o zgłaszanie kandydatów. Pan Dariusz Frąckiewicz. Pani Anna Smoliniec. Przepraszam. Pan Krzywiec, ok. Jacek Gawryś. Dziękuję serdecznie. Drodzy Państwo, w takim układzie przegłosujemy ten projekt uchwały. Kto jest z Państwa za podjęciem uchwały w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników w wyborach uzupełniających do Sądu Okręgowego w Elblągu na kadencję 2016-2019? Proszę o podniesienie ręki i przyciśnięcie stosownego przycisku. Dziękuję. 14 głosami pozytywnie zaopiniowaliśmy projekt uchwały. Przechodzimy do punktu 12. Sprawy różne. Pozwolę sobie zacząć. Jeżeli chodzi o bieżącą korespondencję, do Biura Rady nie wpłynęło żadne pismo, poza kilkoma kondolencjami co do odejścia naszego kolegi, przyjaciela Tadeusza Baryckiego, za co jesteśmy lokalnym samorządom, tudzież przyszły nawet kondolencje z Łodzi. Jesteśmy bardzo wdzięczni za pamięć. Szanowni Państwo, czy ktoś z Państwa ma sprawy różne? Pan radny Krzywiec, proszę. Oczywiście kończąc swą wypowiedź z punktu 4-6 odnośnie, kiedy rozpatrywaliśmy budżet, chciałbym dokończyć, bo pan burmistrz wywołał byłą panią burmistrz do odpowiedzi, więc chciałbym się odnieść do tych wszystkich punktów, które zostały wypowiedziane. Pierwszą kwestią chciałbym po prostu zweryfikować wypowiedzi pana burmistrza na dzisiejszej sesji, pani skarbnik, bo pani skarbnik przy procedowaniu i projektu uchwał przy punkcie zatwierdzenia wieloletniej prognozy finansowej stwierdziła jednoznacznie, cytuję, jest dobra, nie powoduje występowania kosztów struktury finansowej, negatywnej opinii. RIO negatywnie się nie wypowiedziało, lecz pozytywnie. I że y,
struktura wskaźników jest poprawna. To tak za woli, może przepraszam panią skarbnik, może akurat nie do końca w pełni panią zacytowałem, ale pan burmistrz odpowiedział przy punkcie projektu budżetu sprawę poruszył taką, że cytuję, znaczy nie tyle, że cytuję, co ja zrozumiałem, że jest stagnacja, że jest dziura budżetowa, że grozi nam brak płynności finansowej i no dwie odpowiedzi w bardzo krótkim czasie i tak bardzo różne, co bardzo mnie to też bardzo zdziwiło. Z drugiej sprawy, której chciałbym się odnieść, oczywiście do pańskiego, panie burmistrzu, wystąpienia, może akurat nie w tym punkcie, co było potrzebne, bo to powinno być w tym może, w tym punkcie, ale w kwestii przypomnienia tak zwanej drogi kampanijnej, która była w miesiącu, w poprzedzających miesiącach ubiegłego roku. Powiedział pan w ten sposób, że wygrał pan z poprzedniczką, panią Moniką Czcińską, dwa wyroki sądowe. Więc chciałbym to zdementować w ten sposób, że pierwszy wyrok, który był ogłoszony w trybie wyborczym, za co państwo tam się podawaliście do sądu, nie jestem w stanie w tej chwili to określić, wygrała pani burmistrz Monika Czcińska. Pan od tego wyroku się odwołał do wyższej instancji, ale decyzją wyższej instancji po prostu odrzuciła pańskie odwołanie, czyli jednoznacznie nakazywała pana o przeproszenie panią burmistrz, co do tej pory, z tego co wiem, jest mi wiadome, pan tego nie uczynił. Drugi wyrok, oczywiście pani burmistrz przegrała, był to też prawdopodobnie, nie powiem w tej chwili o co tam było powiedziane, i pani burmistrz oczywiście do wyroku sądowego się przychyliła i na portalu społecznościowym pana burmistrza, tam gdzie miała, przeprosiła. To tak gwoli wyjaśnienia dla wszystkich, bo na portalach społecznościowych różne informacje w tej chwili się ukazują. W szczególności bardzo się dziwię, że na portalu pana burmistrza Tomasza Sielickiego no pisane są takie rzeczy. No, kwestia druga, którą bym chciał się bardzo serdecznie odnieść i bardzo mnie to strasznie nurtuje, bo też pan burmistrz napisał na swoim portalu informację na temat pisemnego złożenia wniosku do pani prezes MPEC o podwyższenie stawek ciepła na 2019 rok. Więc ja bardzo proszę i stanowczo się tego domagam o kserokopię tego pisma, żeby to pismo było dostarczone tu dla nas, do klubu, czy dla mnie osobiście, do radnego, czy do biura radnego, czy nawet skserowane, czy nawet do wglądu. Bo ja w takie pismo, po pierwsze, mam wielkie, duże wątpliwości, że takie w ogóle pismo pisemne gdziekolwiek wpłynęło. Z racji tego, że ustawa nawet, szanowni państwo, o energetyce jednoznacznie mówi, że władze samorządowe nie mają prawa narzucać jakiekolwiek stawki w opłatach za ciepło. To jest druga sprawa, szanowni państwo. Następną sprawą, którą chciałbym się dowiedzieć od pana burmistrza, to jest tak zwana sprawa, która bardzo się interesował też jeden z mieszkańców naszego Braniewa, pisząc do nas list o wyjaśnienie procedury i tak dalej, które miały być wprowadzone. Chodzi mi o działkę gruntową. To jest ta działka na ulicy Stefczyka koło żwirowni. Został wygrany przetarg, no znaczy inaczej. W tej chwili są wszystkie procedury zakończone z wyłonieniem operatora, bo tam akurat miała powstać ferma fotowoltaniczna. I do tej pory z tym wykonawcą, który został wyłoniony, nie została podpisana umowa. Chciałbym się dowiedzieć, jakie są ku temu przyczyny niepodpisania tej umowy, w szczególności, że umowa pokazywała wpływ do budżetu miasta Braniewa kwotę w wysokości 200 tysięcy złotych rocznie za dzierżawę tego gruntu.
Nie wiem, czym to jest spowodowane, czy mamy w tym momencie, mówimy o braku płynności finansowej, a w tym momencie nie wykorzystujemy tak zwanych zasobów zewnętrznych, żeby one wpływały, te pieniążki. To jest oczywiście z racji dzierżawy tego gruntu, pieniążki, ale oprócz tego są jeszcze i z podatku od nieruchomości też są pieniądze. To jest około 200 tysięcy złotych. Dlatego też się bardzo chętnie z tym tytułem zapoznam, dlaczego do tej pory ta umowa nie została podpisana z tym wykonawcą, gdzie miała być ferma fotowoltaniczna. Chciałbym również, nie wiem, może się mylę, może jestem w błędzie, ale nie wiem, czy miasto z tego tytułu może ponieść jakiekolwiek konsekwencje finansowe związaniem z niepodpisaniem tej umowy, bo prawnie został wyłoniony oferent w drodze przetargowej i sądzę, że wszystkie procedury zostały zachowane i została przygotowana umowa. Do tej chwili obecnej nie jest ona podpisana. Następną sprawą, którą chciałbym jeszcze raz poruszyć, znaczy nie tyle, że jeszcze raz, chodzi mi o list otwarty, to tylko w formie ewentualnie potwierdzenia pani skarbnik, ewentualnie do pani bym chciał się to zacytować te pytanie. Czy została podpisana umowa z Ośrodkiem Okresowej Rehabilitacji Zwierząt Dzikich w Wielonkach? Bo pani inspektor z Wzbraniewa wystosowała takie pismo, list otwarty do radnych, to, że wszyscy oczywiście dostaliśmy. Jestem właśnie też tego ciekaw, czy została podpisana umowa na zabezpieczenie tych dzikich zwierząt. Co dla mnie, moim zdaniem, i podejrzewam większości mieszkańców Braniewa, jest to niezbędna umowa do tego, by dzikie bociany nie zostały likwidowane w sposób dziki przez jakiekolwiek inne zwierzęta, a były leczone, bo nieraz w formie się bulwersujemy, w formie masowego przekazu widzimy, jak w Afryce robią sobie, co niektórzy panowie, polowania na nasze tak zwane dobro narodowe, w cudzysłowie powiem, bociany, a my nie możemy sami w własnym koncie ewentualnie zabezpieczyć coś takiego. Ale ja rozumiem, że temat jest bezprzedmiotowy, bo sądzę, że umowa jest podpisana. Także tylko proszę o potwierdzenie tej informacji. Jeszcze to może jak sobie ewentualnie cokolwiek jeszcze przypomnę, to pozwolę sobie zabrać jeszcze głos. Serdecznie dziękuję. Dziękuję. Czy ktoś z państwa radnych jeszcze chciałby zabrać głos? Pan radny Wakieć, proszę. Ja mam pytanie odnośnie kredytu, o którym pan burmistrz wspominał z października czy listopada. Ja chciałem zapytać, czy ten kredyt został spłacony w 2018 roku? Jeżeli tak, to jaki to ma wpływ na budżet roku 2019, który został zaplanowany na dochodach roku 2019? Drugie pytanie, jaki był stan konta na koniec roku Urzędu Miasta? I trzecie pytanie, czy miasto ma jakieś zaległości, w sensie, czy minął jakikolwiek termin płatności, którego miasto nie uregulowało? Dziękuję. Dziękuję. Czy są jakieś inne jeszcze sprawy? Nie widzę. Panie burmistrzu, proponuję, jeżeli pan ma ochotę na jakieś pytanie odpowiedzieć, to proszę, natomiast jeżeli nie, na takie obszerniejsze tematy, proponuję odpowiedzieć dla państwa radnych na piśmie, natomiast niech pan zadecyduje. Szanowni państwo, tak, mam taką propozycję do pana radnego Andrzeja Krzywca, żeby te wszystkie swoje wnioski, które tutaj dzisiaj zgłosił, przeniósł na pismo, złożył je w formie pisemnej i my się do tego również w formie pisemnej odniesiemy. Natomiast tak, jeżeli chodzi, co będzie można, to tak szybciutko odpowiem. Jeżeli chodzi o Otos Animals, umowa, która była zawarta dotychczas w takiej formule, jest nie do przyjęcia, ona w żaden sposób nie zabezpieczała interesów miasta, gminy Braniewo. Zmieniliśmy treść umowy i ta umowa zostanie podpisana. A już jest podpisana, ta umowa już jest podpisana, ale w treści, którą my do tej umowy wprowadziliśmy. Panie mecenasie, prosiłbym, żeby pan przytoczył ten wątek wyborczy jeszcze, bo pan reprezentował mnie w tych wyborach, ale nie jest to, uważam, tematem tej dzisiejszej sesji. Ja go wywołałem, ale kompendium wypowiedzi to było 1 000 000 złotych zadłużenia w czasie procesu, kiedy ja broniłem prawdy i dobrej kondycji gminy Braniewo.
Państwu życzą, to będzie rzetelna informacja, bez komentarza po prostu. Wytoczone zostały dwa procesy. Jednym była burmistrz pani Trzcińska, zarzuciła kłamstwo, nazwijmy to w cudzysłowie, kłamstwo w trzech przypadkach. Trzy przypadki. Sąd, rozpoznając sprawę, uznał jeden tylko zarzut. Jeden zarzut. Dwa oddalił. Czy można mówić o wygranej? Komentarz dla Państwa zostawiam. Natomiast w drugiej sprawie, gdzie burmistrz złożył zarzut o tym, że pani Trzcińska mówi nieprawdę, w 100%, czyli ten zarzut został uznany za prawdziwy i też wymagał przeproszenia. To jest bez komentarza. Nie będziemy wchodzić, czego zarzuty dotyczyły. Uważam, że jest to jednoznaczne, że nie uwzględniono w całości pozwu wniosku w trybie wyborczym pani Trzcińskiej. Tyle. I teraz jeżeli, bo jest jeszcze ta sprawa fotowoltaika, czyli... Bo pan zadał też pytanie odnośnie fotowoltaiki, a ta sprawa... Dobra. Temat fotowoltaiki, szanowni państwo, funkcjonuje, już był podgrzewany w trakcie kampanii wyborczej i budzi wiele wątpliwości. Otóż pierwsze wątpliwości powoduje inwestor, spółka powołana na pół roku przed przystąpieniem do przetargu na dzierżawę. Druga wątpliwość to jest kapitał założycielski w spółce. Trzecia wątpliwość to są te dochody. Szanowni Państwo, umowa zobowiązuje mnie do podpisania zobowiązania na 30 lat. 200 tysięcy rocznie to nie jest wystarczający dochód w mojej ocenie za taki obszar. Jestem dzisiaj w stanie powiedzieć Państwu, że gdyby miasto samo taką fotowoltaikę postawiło i to jeszcze przy dofinansowaniu w wysokości 80%, bo takie jest dofinansowanie, to nie byłoby to 200 tysięcy, to byłoby 2 miliony rocznie. Jest różnica? I nad tym bardzo intensywnie pracuję. Kiedy poddawałem pod wątpliwość treść umowy, która została przedstawiona do podpisania, ówczesna pani mecenas straszyła mnie, że niepodpisanie niesie ogromne konsekwencje dla mnie i dla miasta, i dla budżetu miasta. Otóż, szanowni państwo, nie, bo dzisiaj jest zupełnie inna opinia mecenasa, która potwierdza moje obawy i potwierdza moje stanowisko, że ta umowa do dnia dzisiejszego nie została podpisana. I tutaj bym prosił pana mecenasa o sprecyzowanie zapisów tej umowy. Proszę państwa, pismo osoby, która wygrała przetarg, ale to nie był przetarg w trybie zamówień publicznych, to był przetarg na sprzedaż, organizowana na zasadach sprzedaży nieruchomości, a dotyczył dzierżawy. Podczas tego przetargu zostały podane szereg parametrów, ale dwa parametry istotne, to znaczy podana została cena i podany został okres obowiązywania. Natomiast nic innego strony nie ustalały, oprócz tych dwóch parametrów. Ja skończę może. W wyniku zakończenia przetargu oferent złożył projekt umowy dzierżawy, która w żaden sposób nie była negocjowana między stronami. I ten projekt uwagi, moim zdaniem, to jest moje zdanie wstępne, bo to wpłynęło 8 stycznia, ja sprawą zająłem się 7 dni temu, dla mnie sprawa jest bardzo poważna. Z tego powodu, że na pierwszy rzut oka ona zawiera co najmniej dwie wady prawne w tej chwili. Pracujemy nad tym, żeby ocenić całościowo tą umowę i wydać opinię prawną. Nie może to się odbyć w trybie pilnym. Zalecam burmistrzowi nie podpisywanie tej umowy oczywiście, a
odszkodowanie także za to, że nie podpiszemy umowy, może być dochodzone na zasadach ogólnych, nie zostało ujęte. Żadnych kar umownych, żadnych postanowień w sensie odpowiedzialności odszkodowawczej nie zostały zawarte w tej umowie. Zarówno nie zabezpieczały jednej i drugiej strony. Moim zdaniem ta umowa nie zabezpiecza interesów gminy miasta Braniewo, a wręcz bym powiedział, no ma pewne elementy, które mogą prowadzić do przeciwnego twierdzenia. W związku z tym ja przygotowuję jako kancelaria pismo do drugiej strony i przedstawiamy nasze stanowisko w tej sprawie. Nie można powiedzieć, że zrywamy umowę, nie podpisujemy, ale na dzień dzisiejszy w tej treści tej umowy nie podpiszę. Znaczy ja zalecam oczywiście, bo to jest moja opinia. Wstępna, ustna, będzie pisemna, nie wstydzę się tego, podpiszę się pod tym. I po zbadaniu tej całej sprawy będzie opinia i ewentualnie podejmiemy jakieś następne kroki. Dla mnie pewnym takim zagrożeniem i to, co może powodować czujność w tej umowie, to jest to, że cena nie została zweryfikowana przez rzeczoznawcę. Aczkolwiek nie było takiego wymogu prawnego, ale przy takiej transakcji o takim znaczeniu i pozbawianiu się takiej ilości terenów w mieście uważam, że ten rzeczoznawca powinien się wypowiedzieć. To są wstępne ustalenia. Sprawa, dopiero gromadzę materiałów w tej sprawie i na pewno w najbliższym czasie jak najszybciej wydam opinię. Dziękuję, panie mecenasie. Pan radny Krzewiec chce jeszcze temat kontynuować, proszę. No może w kwestii wyjaśnienia, ewentualnie uszczegółowienia. Tak, ma pan rację, panie mecenasie, umowa ma być podpisana na 30 lat dzierżawy. Tylko jest jeszcze jeden zapis w tej umowie, tak zwane roczne wypowiedzenie. Nie podając żadnej przyczyny, ani żadnego skutku z tego wypowiedzenia. Także ja w moim mniemaniu i w moim odczuciu jest to bardzo bezpieczny zapis mówiący na tym, że jeżeli ktoś się nie wywiązuje z czegoś, to natychmiast może mieć wypowiedzianą tą dzierżawę. Po drugie, mówi pan, że zajmuje się pan tą sprawą 7 dni i już pan sugeruje panu burmistrzowi, żeby jej nie podpisywać. No bo ja, dla mnie to troszeczkę jest niezrozumiałe w tym momencie, dlaczego tak to jest w to ukierunkowane, bo przykładowo każda firma kiedyś musi zacząć, żeby coś albo produkować, albo gdzieś zaistnieć na rynku, ale od czegoś musi zacząć. A to, czy ma kapitał własny, czy ma doświadczenie firmy na rynku, to jest dla mnie w tym momencie drugorzędne. Dla mnie jest najważniejszy zapis i jaki zysk miasto by z tego tytułu otrzymywało. To po pierwsze. Po drugie, kwestia ewentualnie jeszcze do szczegółowienia pytania pana radnego Wakiecia w sprawie tego miliona kredytu, bo rozumiem, że to był wzięty kredyt. Ja mam takie pytanie do radnych poprzedniej kadencji. Czy panowie podejmowaliście jakąkolwiek uchwałę na temat kredytowania Urzędu Miasta w wysokości miliona złotych? Bo ja rozumiem, że musiała być podjęta uchwała z tego tytułu, żeby wziąć milion złotych kredytu. Dziękuję. W imieniu Komisji Budżetu i Finansów stwierdzę jednoznacznie, że nie. Nie mieliśmy informacji o żadnym kredycie zaciągniętym przez panią burmistrz w wysokości miliona złotych. Czyli rozumiem, że pani burmistrz w tym momencie zrobiła przestępstwo, tak? Nie, my to oceniamy. To niech pan zadał pytanie, czy my wiedzieliśmy. Nie wiedzieliśmy. No bo jeżeli rozumiem, że każdy kredyt, który jest brany, zaciągnięty przez miasto, musi być opiniowany przez radę. Panie radny, ja poproszę w takim układzie tutaj panią skarbnik o jakby wyjaśnienie tej sytuacji, tego tematu. Ja może sprostuję całą sprawę, bo widzę, że tu jest dużo niedopowiedzeń. W każdej uchwale budżetowej, czyli pierwszej wprowadzającej, jest taki punkt, w którym się na przejściowy jakiś tam deficyt przewiduje pieniądze. Praktycznie każdy samorząd taki przewiduje, my również w tej uchwale budżetowej to przewidujemy. Więc radni tutaj nie popełnili żadnego błędu, zgodzili się na to, że jeżeli będzie taka potrzeba, proszę mi dać dokończyć. Panie radny, proszę dać dokończyć. Że jeżeli będzie taki deficyt, wyrażamy zgodę, tak jak państwo to zrobili teraz. Natomiast ani procedury żadnej
ani informacja dla radnych nie wpłynęła, że w październiku ubiegłego roku na koncie Urzędu Miasta w Braniewie powstał debet w kwocie około 1 000 000 zł. Jest na to umowa podpisana z bankiem spółdzielczym na 1 000 000 zł. Okej, on normalnie został uregulowany, tak, bo to był debet. I on na koniec roku. Ile było środków na koniec roku? 30 tysięcy. Proszę Państwa, gdybym wiedziała o takiej sytuacji, to jedna faktura więcej i byśmy mieli tutaj problemy bardzo duże. Oczywiście ja się do Pana pytania odniosę szczegółowo. Wszystkie cyfry podam dokładnie, ile było pieniędzy na koncie, bo to, że Pan sobie zajrzy, nie wiem w jaki sposób, w home banking i zobaczy 1 300 000, to ja Pana informuję. To jest subwencja oświatowa na 2019 rok, której nie możemy wydatkować, oraz dotacje niewykonane. Przykro mi. To tak, tak informując, natomiast szczegółowo Panu to wszystko wytłumaczę. I jeszcze chciałabym o jedno prosić w tej całej dyskusji. Proszę nie zapominać, że czymś zupełnie innym jest dochód, a czymś innym jest płynność finansowa. Utrata płynności finansowej to jest zupełnie coś innego. To jest po prostu brak gotówki na koncie. Dochód to jest zupełnie coś innego. To jest coś na papierze. Prawda? A czy utratą płynności finansowej nie jest przekroczenie terminu opłaty wierzytelności? Czy minęły terminy faktur, których miasto nie uregulowało w terminie? Pan mówi o dyscyplinie u nas. W finansach publicznych to się nazywa dyscyplina finansów publicznych. Tak, mamy takie faktury, ale to już nie wynikają na przykład z działalności bieżącej Urzędu Miasta, tak? Te staraliśmy się płacić w końcówce roku bardzo dynamicznie, żeby nie wyjść z taką sytuacją. Natomiast takie posiadają Państwo, przecież całe ABK. Wszystkie zobowiązania w ABK, jeżeli chodzi tak samo o basen, proszę Państwa, to jest dyscyplina. To są zobowiązania wymagalne, które powinniśmy w terminie płacić, a nie płacimy. Tak, ja nazywam, oczywiście, jak najbardziej, więc prostuję tą sytuację, żeby tu nie było, proszę Państwa, no nie ma płynności, ja do tej pory nie mogę z niej wyjść, mamy na styku, jeżeli mamy na koncie dzisiaj pieniądze, to są tylko na wynagrodzenia na dzień dzisiejszy, na 1 stycznia w szkołach. Ja nie posiadam żadnych innych środków. Lutego, przepraszam, na 1 lutego. Ale to oczywiście, jeżeli chodzi o kwoty, zapraszam do mnie, albo proszę do mnie wystosować, ja wszystko podam. Mhm. Dobrze, dziękuję. Jeszcze tutaj pan radny Gnatek. Ja trochę tutaj z innej beczki będę miał pytania tutaj, jeżeli chodzi w imieniu mieszkańców i naszego klubu radnych. Są to pytania związane z wprowadzeniem nowej taryfy dla ciepła. Te pytania są dosyć szczegółowe i zdaję sobie sprawę, że pani prezes w chwili obecnej może nie wiedzieć, znaczy nie odpowiedzieć na nie, bo po prostu nie będzie posiadała takiej wiedzy, ale no spróbujemy chociaż kilka kwestii tutaj poruszyć. Pierwsze moje pytanie jest takie, czy pani prezes jest w posiadaniu informacji, czy jakiekolwiek miasta w naszym województwie posiadają wyższą cenę za moc zamówioną, za cenę nośnika ciepła i stawki opłat za przyłącza do sieci ciepłowniczej. Czy są w ogóle takie miasta i ewentualnie jakie? Czy pani prezes jest w stanie odpowiedzieć, czy odpowie pani na piśmie? Dziękuję. Zapraszam. Odniosę się do tego, że jeśli chodzi o województwo warmińsko-mazurskie, ciężko mi jest na ten temat mówić, dlatego że takie stawki i ceny nie zostają upubliczniane. My na przykład jako MPEC Braniewski należymy do Izby Ciepłownictwa regionu północno-zachodniego, czyli zaczyna się to od Szczecina, kończy na Braniewie. Po drodze jest Malbork, Gdańsk, Tczew, i tak aż po sam Szczecin. I tutaj muszę powiedzieć, że mamy ostatnie zestawienie z Izby Gospodarczej publikowane i na 45 miast podanych jesteśmy
Od dołu na 15, czyli na 30 miejscu. Może powiem to bardziej kwotowo, będzie to bardziej obrazowo. Najdroższą cenę ma miasto Darłowo, 87,58, natomiast najniższą Inowrocław. Wyżej za nami jest Chodzież, Puck, Chojnice, Międzyrzecz, Starogard Gdański, Tczew, Bydgoszcz, Szczecin, Elbląg, Wałcz, Lęborg. I tak mogę przytaczać jeszcze. Także na 45 miast my jesteśmy na 30. 87 jest ceną podaną najwyższą, mamy 59, najniższa cena podana to jest 49 zł. Tutaj też chciałem dopowiedzieć, bo chodzi mi o składniki taryfy, a taryfy są na stronie przedsiębiorstw upubliczniane, także każdy z nas ma prawo wejrzeć w obowiązującą taryfę w przedsiębiorstwie i sprawdzić składowe ceny, także to tyle, jeżeli chodzi o pierwsze pytanie. Drugie pytanie, bardzo proste. Kto podpisuje taki wniosek o wprowadzenie nowej taryfy? Zarząd MPEC. Dziękuję. Następne pytanie, czy jest jakiś organ, który opiniuje pisemnie ten wniosek? Powiem tak, jeśli chodzi o spółki prawa handlowego, nadzoruje nas Rada Nadzorcza i oczywiście właściciel, w imieniu którego działa burmistrz miasta Braniewa. I tutaj oczywiście i na Radzie Nadzorczej i na Walnym Zgromadzeniu Wspólników pani burmistrz i Rada Nadzorcza została takie sprawy jak podnoszenie stawek i opłat za ciepło zostały podnoszone i oczywiście Rada Nadzorcza w składzie 6-osobowym została o tym w terminie poinformowana. Pierwsza wersja taka była, że jeszcze te stawki miały być wyższe, natomiast po analizie przez Urząd Regulacji Energetyki zostało to uśrednione 14,52. Taki był wzrost ciepła. Ja tutaj muszę tylko w dwóch słowach jeszcze powiedzieć, że to jest temat taki dosyć szeroki. Ja zapraszam Państwa do nas, do spółki o jakieś takie konkretne wyjaśnienie. Natomiast muszę powiedzieć o dwóch takich składowych, o których Państwo może nie wiecie. Natomiast w roku 2018 spółka została zobligowana pakietem energetycznym do zakupu emisji za CO2 w ilości prawie 1,5 miliona złotych. I to generuje tak duże koszty. No niestety nie jesteśmy w stanie, do tej pory były to 200-300 tysięcy rocznie, to byliśmy w stanie gdzieś tam to, że tak powiem, przełknąć i zarobić na to. Natomiast kwoty 1,5 miliona, no niestety, no przykro mi, nie jesteśmy w stanie tutaj, nie wiem, gdzieś, nie wiem, na boku jakimiś robotami dodatkowymi zarobić, tak? I jeszcze taką jedną podstawowym elementem jest cena opału. Ja nie będę tutaj mówiła o cenie opału, która na dzień dzisiejszy obowiązuje w MPEC-u, natomiast są to kwoty rzędu, nie wiem, zakupowaliśmy węgiel, załóżmy, za 200 zł, w tej chwili ten węgiel jest po 320, 350 zł, także takie podwyżki tutaj nastąpiły. My jako MPEC mamy Braniewski i usytuowanie tego naszego miasta jest takie, że naokoło mamy rampy przeładunkowe i korzystamy z tego. Tą cenę mamy jeszcze konkurencyjniejszą niż miasta odległe typu Malbork, Olsztyn, Pieniężno, bo te koszty transportu praktycznie są niewielkie albo praktycznie nie są wrzucone w cenę, ale ta cena opału poszła tak do góry, że no musicie Państwo sobie wiedzieć, zdawać z tego sprawę, że to są takie uwarunkowania no od nas niezależne. I tutaj na koniec jeszcze chciałabym powiedzieć o jednej rzeczy, o energii elektrycznej. Energia elektryczna, jak Państwo wiecie, na dzień dzisiejszy poszła do góry u nas około 40%, no troszeczkę mniej. My akurat negocjowaliśmy jeszcze jako MPEC te stawki w wakacje, no w październiku podpisaliśmy już finalnie umowę, ale tutaj chciałabym powiedzieć, bo Państwo możecie też zarzucić, dlaczego jest tak dużo, mogliście wcześniej, mogliście coś. Muszę Państwu powiedzieć, że MPEC co roku inwestuje w energię elektryczną i te koszty energii elektrycznej są u nas bardzo takie dosyć duże, bo to jest około 500 000 złotych. My około 100 000 wydajemy, wydawaliśmy do tej pory na
urządzenia typu falowniki, pompy i tak dalej, i tak dalej. Tutaj nie będę się na ten temat rozwodzić, ale około 100 tysięcy i ta cena energii przez ileś tam lat, ona wzrastała globalnie, natomiast u nas nie było widać wzrostu tej ceny. Też muszę powiedzieć, że w miesiącu październiku, 31 października zostały zakończone budowy dwóch farm fotowoltaicznych, które już produkują energię elektryczną na potrzeby własne spółki. Spółka na to pozyskała w 2018 roku, o 17 jeszcze, ale 18 doszło to finalnie do skutku, około 400 tysięcy złotych. 85% to było dofinansowanie bezzwrotne. Te farmy już działają i ta produkcja prądu, no, w tej chwili słońce świeci, to zapewne działa nieskazitelnie. Mamy na to monitoring i też produkujemy energię elektryczną na własne potrzeby. Także też musicie sobie zdawać z tego sprawę, że spółka nie siedzi, nie czeka. No, podwyżka jest, no niestety nic nie możemy zrobić że tak powiem, wrzucamy to w koszty. Nie, ta energia elektryczna naprawdę, 85% dotacji. Muszę tutaj powiedzieć, pani skarbnik zapewne wie i ktoś, kto robi duże takie inwestycje wie, że te farmy fotowoltaiczne jako urządzenie, one nie wchodzą praktycznie w koszty, dlatego że w koszty wchodzi, no coś się buduje, no to jest od tego amortyzacja, ale my od 400 tysięcy nie liczymy amortyzacji, tylko rozliczamy dotacje i w kosztach spółki mamy tylko 15% tej inwestycji, czyli 15% inwestycji z tych farm fotowoltaicznych jest finalnie naszym kosztem. Może jeszcze jakieś pytania? Znaczy jeszcze, my tu mamy dużo pytań, ja nie będę pani zabierał czasu, złożymy je na pewno na piśmie. Trochę pytań pani teraz, znaczy swoją odpowiedzią trochę pytań pani wyprzedziła, no ale jeszcze chcę tylko zapytać o kwestię kompetencji burmistrza miasta Braniewa. Jeżeli pani, nie wiem czy pani pamięta, od 2003 roku jest pani na tym stanowisku i czy pamięta pani sytuację taką, że burmistrz miasta Braniewa przez te kilkanaście lat, nie wiem, kiedykolwiek wnioskował pisemnie do zarządu spółki o to, żeby prowadzić jakieś podwyżki, czy to jest raczej w kompetencji zarządu spółki, a burmistrz po prostu jakby, jeżeli przedsiębiorstwo działa prawidłowo, jakby no nie ingeruje w te sprawy? Burmistrz miasta Braniewa jest na pewno na każdym etapie podwyżek informowany, od samego początku do samego końca i to się przejawia na każdym walnym zgromadzeniu wspólników i na każdej radzie, tak? Zmiana taryfy zmienia się praktycznie co roku. W ostatnim roku było to 8%, ale też proszę pamiętać, że w 2016 roku było to minus 2%, w 2014 roku minus 1,72%, także burmistrz może nie ma bezpośredniego wpływu, ponieważ zarząd robi takie sprawozdania zgodnie z rozporządzeniami i wysyła to bezpośrednio do Urzędu Regulacji Energetyki i oni tam regulują te stawki i ceny i proszę mi wierzyć, że jest to, każda faktura jest przeglądnięta i musi być uzasadnione jej wydatkowanie. To nie jest tak, że my sobie coś tam zakupimy i URE nam przyklepie te koszty, wrzuci nam to w taryfę. Nie, czegoś takiego nie ma. Jest to naprawdę dogłębnie, taki proces taryfowy trwa, no ja się spotkałam od 4 do 6 miesięcy. Także my już wakacje po przetargach na węgiel, znając w tej chwili koszty uprawnień CO2, które kupujemy na rynku, to tak jak z giełdą papierów wartościowych, obserwujemy ten rynek i kupujemy na rynku niemieckim, robimy transakcje w euro na, mówię, miliony złotych, takie emisje są kupowane. W tej chwili znamy przydziały jeszcze na 2 lata i tutaj też proszę, chciałabym zwrócić na to uwagę, że te emisje są nieprzewidywalne. To przydziały są do nas przysyłane odgórnie, jest weryfikator na to. Na koniec lutego taki weryfikator do nas przyjedzie, będzie wszystko sprawdzał od początku do końca i te przydziały na kolejne lata dalej nie są znane. No z pewnością będą się zwiększały, tak? Czyli kończąc te pytanie, no, burmistrz miasta Braniewa no, nie wnioskował do zarządu spółki. Zarząd MPEC występował z pismem do Urzędu Regulacji Energetyki. Taka jest procedura. Dziękuję. I jeszcze ostatnie pytanie. Mam pytanie tutaj związane z wykonywaniem przez spółkę przyłączy ciepłowniczych. Chodzi mi o to, czy spółka posiada własny sprzęt do wykonywania tych przyłączy i czy posiada pracowników, którzy
mogą na tym sprzęcie pracować. I kontynuując te pytanie, jeszcze kwestia szkolenia pracowników w firmie, no bo wyczytałem na stronie internetowej MPC-u, że spółka, zaraz zacytuję, pozyskała środki finansowe na kształcenie pracowników z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego. I teraz, jakiego rodzaju są to szkolenia? Czy oni już to szkolenia przeszli, będą przechodzić? Jak to wygląda? Powiem krótko, tak, szkolimy pracowników na bieżąco, bo te nowaliki techniczne i technologiczne zmieniają się z roku na rok. Te urządzenia, które wchodzą, no, pracownicy, przede wszystkim kadry techniczne i pogotowia naszego ciepłowniczego są szkoleni. Akurat te pieniążki, o których tutaj pan radny wspomniał, są to szkolenia niezwiązane z technicznymi, nie są to szkolenia techniczne, są to szkolenia kadrowe, kadry i księgowość. Natomiast jeśli chodzi o szkolenia, w tej chwili mamy pracowników na kursach, gdzie będziemy, na kursach w Olsztynie, gdzie będziemy mogli prowadzić i przyjmować, tutaj będę chciała też rozmawiać w najbliższym czasie z panią dyrektor szkoły zawodowej, zespołu szkół zawodowych, jeśli chodzi o ofertę, żeby tutaj ci młodzi uczniowie mogli u nas się kształcić i zdobywać praktykę. Takich ludzi mamy, że tak powiem, przygotowanych. To jest jedna rzecz, natomiast druga rzecz, jeśli chodzi o te przyłącza. Owszem, robimy przyłącza, niewielkie przyłącza, mamy oczywiście do tego sprzęt, nie wszystkie, ale robimy. Natomiast jeśli chodzi o duże przyłącza, tak jak na przykład na kolonii wojskowej, cała kolonia wojskowa, korzystamy z przetargów. Korzystamy z przetargów i z firm, że tak powiem, zewnętrznych, dlatego że nawet później utrzymanie gwarancji pięcioletniej, nie musimy, że tak powiem, odrywać naszych pracowników od spraw bieżących, tylko zgłaszamy taką sytuację gdzieś na zewnątrz i te firmy przyjeżdżają i awarie są usuwane. No, musimy się tak zabezpieczać, dlatego że tych pracowników mamy, że tak powiem, 8, a mamy w Braniewie paręnaście kilometrów sieci, no i korzystamy również z firm zewnętrznych. Ale tak jak pan wie, Kolonia Wojskowa i Aleja Wojska Polskiego, te dwa takie największe przyłącza, były robione z firmami zewnętrznymi. Natomiast w tym roku, w roku ubiegłym, 2018, cała ulica Elbląska od numeru 13, 15, 17 do 25 została wykonana naszymi siłami, przez naszych pracowników w okresie letnim. Także robimy tutaj i naszymi siłami, i siłami zewnętrznymi. Dziękuję bardzo za odpowiedź. Nie będę tutaj wchodził w polemikę i zadawał kolejnych pytań. Tutaj jako klub radnych złożymy takie pismo z naszymi pytaniami na ręce też pana burmistrza, na ręce przewodniczącego rady, no i oczywiście do spółki. No i poczekamy na odpowiedź, może wrócimy do tematu, bo powiem szczerze, że został ten temat wywołany z racji tego, że no ludzie jak dostali informacje o podwyżkach, no to wiadomo, że odbyło się tym głośnym echem i po prostu no kwestią wyjaśnień, chcemy zbadać przyczynę takich podwyżek, chcemy poznać bliżej funkcjonowanie przedsiębiorstwa, no żeby też tym ludziom móc później powiedzieć, że faktycznie te podwyżki były uzasadnione i że no, trzeba było tak to po prostu tą sprawę pokierować. Dziękuję. Dziękuję panie Piotrze. O głos prosi jeszcze radny Krzywiec. Proszę. Ja jeszcze tylko w kwoli uszczegółowienia pytań, bo może trochę jak to się mówi chłopskim słowem, chciałbym to ewentualnie wyjaśnienie usłyszeć. Kwestia jest następująca moim zdaniem, nurtująca. Bo chciałbym znać przykładowo drogę planowania przez państwa, przez zarząd, kwestii kosztów, bo rozumiem, że koszty są planowane na przyszły rok. Od kiedy te koszty się zaczynają, znaczy kiedy plan zaczyna się na ten przyszły rok, bo okres grzewczy, rozumiem, zaczyna się od 25 września do końca maja albo do... Powiem panu krótko. Tak. Żeby nie wchodzić w szczegóły, bo szczegóły, no to tak jak w każdej firmie, koszty są planowane. Natomiast my mamy taką trudność, że na przykład taryfę,
tworzymy na kosztach roku, tą taryfę ostatnią, bo już o wcześniejszych to nie będę mówiła, są tworzone na kosztach realnych z roku 2017 na rok 2019. Rozumiem, czyli teraz przykładowo... Bieżąca działalność, oczywiście jest plany remontowe, finansowe, budowlane, inwestycyjne, zamykamy na koniec października, tak jak w każdej prawidłowo działającej spółce i mamy... Nie, no, oczywiście one są weryfikowane w ciągu roku, bo... Ja rozumiem, pani prezes, tylko nie chodzi mi o kwestię tam wydatków, Boże broń, tylko kwestią chciałem zapoznać się w kwestii, jak jest planowany no, budżet na 2019 danej firmy, czyli MPC-u. Bo rozumiem, że zakup opału stałego, czyli miału czy węgla, bo nie wiem, czym państwo palicie, też jest prognozowany. Czyli rozumiem, że bierzecie najwyższe stawki, znaczy najwyższe zużycie, bierzecie uśrednione? Tak jest w spółce to ustawione, tak. Że stawki bierzemy, że tak powiem, realne. I ta taryfa, która była tworzona, ja nie mówię o budżecie tym takim bieżącym, rocznym, ja mówię o budżecie taryfowym. Taryfa została już złożona, tak jak panu mówiłam, wakacje była... No na jakiejś podstawie, na 2,17. Tak, ale my już byliśmy po przetargach opałowych. Nie możemy sobie na to pozwolić, ponieważ opał czyli to jest... rozumiem, jak reasumując. Opał jest bieżący. W ciągu miesiąca, wrzesień... My już mamy podpisywane gotowe umowy. Rozumiem, na czyli to, jest, to znaczy budżet jest od 1 stycznia, rozumiem, tak? Zabezpieczenie, bo czy od września? Czy to, znaczy, czy na okres grzewczy państwo tylko zabezpieczą? My kupujemy opał od 1, akurat na tą chwilę od 1 września do 31 sierpnia. I już w miesiącu czerwcu, maju przygotowujemy się do przetargów, tak żeby już na wrzesień... To moje następne pytanie, bo rozumiem, patrząc na aurę, obecnie nawet wychodząc na zewnątrz, tych zim, tych stuleciowych praktycznie w tej chwili już nie ma u nas w Braniewie. Temperatura średnia jest praktycznie dodatnia. Czy zakup tego opału, czy państwu, czy inaczej, spalacie go w 100% założonego w tym swoim planie budżetowym, czy wam po prostu przykładowo pan co, mamy, parę mamy, ton zostaje? Ja powiem pan tak, pracownik, który określa temperatury, szacuje temperatury, i szacuje opał, szacuje też na podstawie jakichś prognoz. Nie wiem, to jasne, że z prognozy muszą być. Prognozy, ale on już pracuje tutaj 30 lat i naprawdę proszę mi wierzyć, że jego błędy są tak niewielkie, że nawet trudno mi tutaj o tym mówić. Naprawdę, proszę znaczy, mi wierzyć. Mi chodzi tylko i wyłącznie o tak zwane, nie wiem, a oszczędności. Jeśli chodzi o węgiel, to musicie też państwo sobie zdawać z tego sprawę, że my co roku podłączamy około nowych odbiorców na około pół megawata i to też jest brane pod uwagę. Znaczy, co do odbiorców, to za chwilę sekundę pani też dajmy czasu, bo chodzi mi o to, czy po prostu, jeżeli państwo prognozujecie na następny rok, czy bierzecie pod uwagę nadwyżkę tego węgla, która została w firmie, czy po prostu doprognozowujecie tą samą ilość węgla, co była prognozowana przykładowo w zeszłym roku? Powiem tak, my robimy inwestycje w firmie, tak, żeby tego węgla nie kupować jak najwięcej. W roku 2000, nie wiem, żebym się nie pomyliła, 17 czy 18, zwiększyliśmy na przykład moc jednego kociołka, tak? I robimy wszystko, żeby tego węgla nie kupować, że tak powiem, więcej. Oscyluje to naprawdę w granicach minimalnego błędu. Jesteśmy w stanie to wyliczyć. A czy teraz te fermy fotowoltaniczne, które obecnie są zamontowane na firmie, one przynoszą energię elektryczną, one przynoszą jakieś zyski dla firmy? Tak, czy... to te farmy fotowoltaiczne są, że tak powiem, niewielkie. Jedna znajduje się na dachu tutaj biurowca naszego na ulicy Kościelnej, druga naziemna jest na Stewczyka. One mają przynosić nam energię, produkować nam energię elektryczną tylko na nasze potrzeby. Okay. Szanowni państwo radni, okazuje się, że temat MPC-u jest bardzo gorący. Okej, za chwilę oddam panu głos jeszcze. Natomiast moja taka prośba, mój sygnał do pana przewodniczącego Komisji Polityki Gospodarczej jest taka. Zwołajmy jakąś komisję, zaprośmy zarząd MPC-u, zaprośmy zainteresowanych radnych i ten temat jakby sobie przedyskutujmy, tak? Panie przewodniczący, akurat na posiedzeniu Komisji Polityki Gospodarczej w dniu dzisiejszym mówiliśmy, że zrobimy na dniach plan pracy komisji i że będziemy chcieli w tym roku w trzech miejscach być na spotkaniach. Jest to ABK, jest to MPC i są to wodociągi. Także mamy to na uwadze. Super, dziękuję ślicznie.
oddaję jeszcze głos panu Radomu Krzypcowi. Panie prezes, bo wiem, że to nie jest komisja śledcza, tylko, tylko sesja Rady Miasta, także tylko ostatnie moje pytanie. Panie prezes, chodzi mi o ulicę 1 Maja. Tam z tego co wiem i doszły mnie od mieszkańców informacje, zresztą to okręg jest pana Piotra. Kwestia, zadeklarowało się tam praktycznie 100% domków jednorodzinnych do, na przyłącze ciepła z MPC-u. Po wszelkich rozmowach, bo rozumiem, że one się odbyły. Były spotkania. Tak. I deklaracji mieszkańców, bo mieszkańcy się zadeklarowali, że oddadzą grunt własny po to, by ewentualnie móc położyć tą magistralę ciepłowniczą wzdłuż... No i tu jest problem. Okej. I kwestia jest, mówię o w formie tylko i wyłącznie finansowej. I ludzi tylko i wyłącznie mieszkańców przeraziła kwota 16600 od mieszkańca za samą wybudowaną magistralę. Mnie to też rozłożyło, powiem szczerze, bo nie wyobrażam sobie płacić jeszcze za coś, co jest, nie będzie moje i oprócz tego będę to musiał spłacać w formie czynszu, znaczy faktur, które ten mieszkaniec będzie obciążany. Nie wiem, jaka jest przyjęta forma. Ja wiem, że może ustawa narzuca opłatę za daną wybudowaną magistralę, ale z tego co wiem i znam takie przykłady innych miast, powiem szczerze, bo inne przedsiębiorstwa też są na rynku w innych miastach ciepłownicze, które wychodzą naprzeciw dla mieszkańca i robią to w formie promocyjnej, na przykład za złotówkę. I ja to jestem w wielkim Dobrze, szoku. Ja powiem panu na przykładzie, tutaj jest ze mną pan radny, który jest zarządcą nieruchomości i zna temat, myślę, że dosyć dobrze i albo mi przytaknie, albo powie, że mówię coś nie tak. Robiliśmy przyłącze na Kolonii Wojskowej. Trzy ulice, Dębińskiego, Bema, Sowińskiego. I robiliśmy to też za jakąś tam, nie będę tutaj mówiła kwotami, bo to nie jest ważne, załóżmy za 10 tysięcy, wspólnota miała zapłacić 10 tysięcy. Jedna wspólnota z tych 30 nie wyraziła zgody na przyłączenie się, odmówiła całkowicie. No więc my jako MPEC, jako projektant wszedł na działkę, więc musiał to obejść, jakieś koszty większe musieliśmy ponieść. Okej, ale ta wspólnota mieszkaniowa po 2 latach czy po 3 latach już tych podłączeń, ci ludzie zobaczyli, że to wcale nie jest tak drogo, że te 10 tysięcy to naprawdę nie jest drogo i postanowili też się przyłączyć, czyli sami zrobili, a my mówimy, słuchajcie, no chcecie się przyłączać, proszę bardzo, droga otwarta, wydaliśmy warunki, wspólnota mieszkaniowa podłączyła się na własny koszt i zapłaciła 20 tysięcy. Także ta kwestia 16 tysięcy, muszę panu powiedzieć, że projektant był tutaj z dyrektorem technicznym, nasz projektant był z dyrektorem technicznym na wizji lokalnej, bo od tego zaczyna się projektowanie i to wcale tak nie wygląda, jak pan mówi. My chcieliśmy, tam nie ma możliwości podłączenia, przejścia przez ulicę, położenia sieci naszej w ulicy, nie można położyć w chodniku, więc trzeba iść przyłączami po prywatnych działkach. A powiem panu, że prywatne działki to pierwszy się zgadza, później 5 się nie zgadza. I co? Proszę pana, byliśmy na wizjach lokalnych, naprawdę, proszę mi wierzyć, nawet chcieliśmy nawet iść w tym kierunku, żeby iść na ulicę, tam jest ulica dalej i też projektant był i mniej więcej wiemy, że z 30 osób jest chętnych 5. I to jeszcze jest rozstrzelone, to tak samo jak była brana pod uwagę ulica Warmińska. I to jeszcze... Dziękuję pani prezes. Czy są jeszcze jakieś pytania do spraw różnych? Okej, poproszę. Ja mam pytanie do pani burmistrz, bo tutaj pan burmistrz nam mówił, że wydelegował jakby do Cheetah Slow panią wiceburmistrz. Mam pytanie, bo w listopadzie przyjęliśmy uchwałę, wtedy niecierpiącą zwłoki, bo termin nam uciekał, uchwałę o przystąpieniu miasta do sieci Cheetah Slow i chciałem zapytać, czy w związku z tym zostały już podjęte jakieś działania i na jakim etapie obecnie jesteśmy? Panie i panowie radni, zaproszeni goście, panie burmistrzu. W związku z pana pytaniem odpowiem tak. W tym momencie złożyliśmy za pośrednictwem wojewody wniosek do Ministerstwa Spraw Zagranicznych i czekamy na weryfikację tego wniosku, wyrażenie zgody ministerstwa na przystąpienie naszego miasta do stowarzyszenia Cheetah Slow.
I mamy informację, bo wczoraj akurat tutaj pracownik wykonał telefon do ministerstwa, że do 16 lutego powinniśmy już mieć zgodę i wtedy rozpoczniemy dalsze procedury, tak? Tutaj tych procedur będzie sporo, będzie tutaj miasto musiało samoocenę przygotować, tutaj wewnątrz urzędu to się odbędzie, także do 16, mamy odpowiedź na dzień dzisiejszy, że do 16 lutego minister powinien wydać już zgodę i będziemy mogli przystąpić do dalszych procedur. Proszę. Dziękuję pani burmistrz. Jeszcze tutaj radny Dubicki, proszę. Ja mam takie małe pytanie. Czy panie burmistrzu, jest pani świadomy materiałów zamieszczających na pana oficjalnym profilu na portalu społecznościowym Facebook i czy bierze pan w pełni odpowiedzialność za tamte treści umieszczane na tym portalu? Panie przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo, tak, jestem świadomy treści zamieszczanej i biorę pełną odpowiedzialność. Dziękuję. Więcej głosów i pytań nie widzę. Zamykam więc sprawy różne. Tym samym przekazuję głos panu wiceprzewodniczącemu Józefowi Szczurek na kontynuację obrad. Następnym punktem obrad jest zakończenie. Dziękuję panu wiceprzewodniczącemu za prowadzenie sesji. Wszystkim radnym dziękuję za kulturalną i merytoryczną dyskusję, a szczególnie nad budżetem miasta, który jest najważniejszym dokumentem. Zamykam obrady czwartej sesji Rady Miasta w Braniewie.